Cześć, witajcie. Jesteśmy właśnie po pierwszym śniadaniu po wakacjach we Wrocławiu i mamy tutaj very special guest tonight. Monika Kwiecińska, miło mi. Tak, dokładnie. I dzisiaj dowiedzieliśmy się na podstawie konkretnych badań empirycznych na próbie 400 studentów, ale z różnych grup. No i wyniki są niepodważalne. Za 5 lat będziemy mieli turkus. Tak, można przypuszczać, że rzeczywiście będziemy mieli zmianę rewolucyjną, że młodzi ludzie rozwalą system i oby tak się stało. Chcę w to wierzyć i ufam, że tak się stanie. Sprostuję, tak. Wyniki badań moje są cząstkowe, natomiast zostały powtórzone na Uniwersytecie w Krakowie i potwierdzają się, czyli możemy mówić już o pewnym wzorcu statystycznym młodego pokolenia milenialsów. No i o tym dzisiaj mówiłam, tak? Przedstawiałam te wyniki badań, przebadałam młodych ludzi w kontekście ich oczekiwań względem miejsca pracy. Konkretnie badałam ich systemy wartości, które chcieliby realizować i które są dla nich ważne w odniesieniu do pracy wykonywanej. No i metaprogramy, które pozwolą im na to, żeby te systemy wartości realizować, czyli chodzi o konkretne postawy, zachowania, emocje i działania w miejscu pracy. Tak jest, więc po prostu jeżeli chcesz zatrudnić kogoś do firmy, masz z tym trudność, no to bardzo możliwe, że trafiasz właśnie na to nowe pokolenie i właśnie o tych badaniach będzie to wideo za chwilę. Dzięki. Dzięki. Zbadamy oczekiwania młodych ludzi, którzy kończą uczelnię w stosunku do miejsca pracy. Popytamy ich, jakie mają systemy wartości, które ich napędzają i jakie z tych systemów wartości wynikają sposoby zachowań, prawda, postaw, uczuć, emocji z tym związanych, jakie mają pragnienia wobec tych idealnych miejsc pracy, w których chcieliby się znaleźć. I w takim kontekście przeprowadziłam razem z nią te badania. Czyli pytałam ich wprost, czyli takim kontekstem badawczym było to, gdzie chciałbyś pracować, tak? Jakie jest idealne miejsce pracy, o jakim marzysz, w jakim chciałbyś się znaleźć, rozwijać, w którym chciałbyś osiąść i po prostu funkcjonować. Przy czym chodziło o to, żeby oni określili bardziej nie swoje oczekiwania tylko i wyłącznie, tylko żeby bardziej zajrzeli w głąb siebie i poczuli, co sprawi, że w tym miejscu pracy powiedzą: o, wow, jestem tu, gdzie chciałem być, tak? W związku z tym wykorzystałyśmy narzędzie badawcze, którym jest test Mindsonara, który bada systemy wartości według Spiral Dynamic i metaprogramy, których jest 32. I teraz nie wiem, czy... Mindsonar. Jestem konsultantem Mindsonara, także certyfikowanym. Jest to jedno z najlepszych w tej chwili chyba narzędzi diagnostycznych, które pokazuje te systemy wartości, napędy, tak? Ukryte najczęściej, rzadko kiedy nawet uświadomione w pełni. I dodatkowo metaprogramy, które służą jakby zabezpieczeniu realizacji tych systemów wartości. Też czasami nawet nieuświadomione, tak? I tak jak powiedziałam, tych metaprogramów jest aż 32, czyli daje to naprawdę bardzo wszechstronny obraz funkcjonowania danej jednostki i dodatkową zaletą jest to, że to jest zawsze w kontekście. Czyli nie ma czegoś takiego, że zawsze mamy te same systemy wartości, zawsze mamy te same metaprogramy, one się uruchamiają w konkretnych okolicznościach, w konkretnym kontekście. I dlatego ja bardzo lubię to narzędzie, bo ono daje nam, tak jak powiedziałam, bardzo fajne pole do pracy potem, warsztatowej, trenerskiej. A przykład metaprogramu? Będę omawiać, ok? A potem ewentualnie mogę wam, jeśli zapiszecie mi gdzieś swoje adresy mailowe, wysłać wam krótką charakterystykę wszystkich metaprogramów, ale jest strona Mindsonara Polska i tam są i artykuły, i są... Dobra, no i teraz tak. Powiem, że w wyniku tych badań, oczywiście to są statystyki, tak, więc jak każda statystyka, są odchylenia standardowe, takie i inne, więc ludzie są różni. Około 400 osób, tak? Badania są powtórzone i to są studenci ostatniego roku, studiów magisterskich, czyli ci, którzy już po prostu
ostatecznie wychodzą na rynek pracy. Dodatkowo powiem, że te same badania zostały powtórzone u znajomych moich na Uniwersytecie w Krakowie. To jest szkoła, Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera i tam te badania wyszły prawie identyczne. Są bardzo drobne różnice, one wynikają ze specyfiki zawodowej. Natomiast jest, czyli my już stwierdzimy, że jest po prostu trwały wzorzec. Wzorzec, który... No, u mnie na zarządzaniu. U mnie na zarządzaniu. No i teraz tak. Nie wiem, czy znana jest Wam teoria dynamiki spiralnej. Jeśli nie, no to nie ma na to czasu, żebym się w to zagłębiała. Natomiast jeśli znacie Lalu, Lalu posługuje się kolorami. Prawda? Turkus jest kolorem. Czy, znaczy kolorem, nie jest kolorem, określany jest poprzez kolor. Pochodzi z filozofii Kena Wilbera, z teorii integralnej, ale Wilber troszeczkę inaczej określa kolory niż dynamika spiralna, natomiast one są ze sobą kompatybilne, mają to samo znaczenie. I turkus dla Wilbera i dla Lalu w dynamice spiralnej to jest odpowiednikiem koloru żółtego. Okay? Więc tylko taki porządek. Czyli jak ja będę mówić o żółtym, to będziecie wiedzieć, że chodzi mi o turkus w rozumieniu Lalu. Okay? I mamy tam różne poziomy w tej dynamice spiralnej. Te poziomy określają poziom świadomości, czyli nasze wewnętrzne systemy, napędy, które nas motywują, wewnętrzne motywacje, które powodują, że działamy w określony sposób, zachowujemy się w określony sposób, które potem przejawiają się po prostu w naszym funkcjonowaniu. I te poziomy świadomości, one narastają, tak? Od tych bardziej podstawowych do bardziej złożonych. Oznacza to, że im mamy szerszy napęd, czyli ten system wartości, czy też poziom świadomości, tym szerzej patrzymy na rzeczywistość, tym łatwiej pokonujemy problemy, tym lepiej rozwiązujemy te problemy, tym widzimy większą kolorystykę, barwy, tak? Potrafimy łatwiej poruszać się w skomplikowanej rzeczywistości i tak samo łatwiej jest wtedy nam patrzeć na różnorodność innych osób, dostrzegamy te ich napędy, prawda? I łatwiej potrafimy nimi zarządzać, czy też łączyć te ich kompetencje, różnorodność, która z tego wynika. Więc to jest jedno, co zmierzyłam, co zbadałam, czyli oczekiwania co do systemu wartości, jaki młodzi ludzie będą i chcą realizować w miejscu pracy. Tak? Druga rzecz to te metaprogramy, tak jak powiedziałam, które służą realizacji tych systemów wartości. No i teraz może tak, co mi wyszło? Obraz wygląda w ten sposób, że nie jest on jednoznacznie zdeklarowany w sensie takim, że nie ma wysokich wyników dla jakiegoś konkretnego systemu wartości czy poziomu świadomości. Młodzi ludzie preferują trzy rodzaje jakby systemów wartości i z tych systemów korzystają. Czyli są dosyć, powiedziałabym, elastyczni w doborze, tak? Natomiast to są trzy dominujące systemy wartości. To jest system czy napęd żółty, to jest napęd zielony i zielony odpowiada temu samemu, o czym mówi Lalu, tak? I kolejny to jest niebieski, a niebieski u Lalu to jest, zdaje się, bursztyn. Popraw mnie, jeśli... Proszę? Tak, czyli struktura. I to są trzy dominujące, one są w miarę równo, jeśli chodzi o natężenie, tak? I teraz omówię Wam konkretnie, co w tych napędach się mieści, co stanowi ten system, który motywuje i w jaki sposób motywuje. Należy pamiętać też, że jakby te systemy wartości pokazują nie co ludzie myślą, tylko jak myślą. Czyli pokazują, dlaczego w danej sytuacji każdy zareaguje inaczej, prawda? Jeśli to znamy, wtedy łatwo jest dobierać też sposób motywacji dla każdej osoby odrębny, prawda? No i teraz tak, najsilniej pojawia się system żółty, czyli ten, który odpowiada turkusowi. I co tutaj młodzi ludzie, którzy kończą studia, oczekują od pracodawcy? Przede wszystkim napędza ich, czyli motywuje uczenie się i rozumienie, a nie nagrody i kary. Cenią sobie przede wszystkim samorealizację, tak? Dalej, uwielbiają wolność i spontaniczność w wykonywaniu pracy. Nie chcą, żeby
pokazywać im instrukcje i że muszą jakby podążać według instrukcji. To nie jest już jakby do końca im potrzebne, ani to nie do końca też stanowi ten taki motor napędowy, prawda? Czyli ta wolność jednak i spontaniczność w sposobie wykonywania pracy jest niezwykle ceniona. Czyli dalej, oczekują, że organizacja będzie czerpać z różnorodności ich kompetencji. Dalej, niepowtarzalnych zdolności i talentów, które mają. Każdy oczywiście w jakiś sposób unikalny, inny. Dalej, napędza ich chęć poznania, zdobywania wiedzy, uwielbiają elastyczne struktury i zależy im na utrzymaniu harmonijnych relacji. I to jest to, co wynika jakby z tego napędu żółtego. Uogólnione, bo oczywiście każdy w swój sposób nazywał te wartości, prawda, w tej ankiecie. Kolejny napęd, jeśli co do wartości, jakby co do natężenia, to jest napęd zielony. I co wynika z zielonego? Oczywiście chodzi o wspólnotowość. I to jest bardzo ważna cecha, którą sobie cenią młodzi ludzie. Dalej, zależy im na współistnieniu, na dzieleniu się, na partycypacji i negują po części konkurencję w związku z tym. Czyli to dzielenie się, partycypacja, współistnienie jest ważniejsze niż jakikolwiek sposób podana konkurencja. Cenią zaangażowanie i uczestnictwo wszystkich pracowników w procesach decyzyjnych. Uważają, że to wzbogaca wyniki. Ta różnorodność wzbogaca wyniki, które są dzięki temu osiągane. Są motywowani poprzez możliwość kontaktu z innymi ludźmi, od których mogą się też uczyć, na których mogą się w jakiś sposób wzorować i rozwijać, tak? Lubią dzielić się doświadczeniami w sposób otwarty oczywiście. I jak powiedziałam, tu się też powtarza ta harmonia w tworzeniu relacji. Czyli te warunki środowiskowe, w których się rozwijają i pracują, powinny być harmonijne. Nie lubią gier, wiecie, takich manipulacji, są wyczuleni na to i to powoduje u nich automatycznie niechęć. Kolejny napęd to napęd niebieski, który się pojawia i tutaj bardzo często, jak o tym mówię do osób, które znają dynamikę spiralną albo poruszają się w turkusie, pojawia się taki, jak to mówią, ząk. No jak to? Niebieski to znaczy, że to jest porządek, władza, prawda, struktura, awans, stałość pracy, długi staż pracy, autorytet właśnie wynikający albo z utożsamiania się z jakąś, prawda, władzą wyższą, ideą, prawda, i tym podobnie. Natomiast powiem wam, jak to oni widzą i jak to tutaj wygląda. Tak. Do pomarańczu. Nie pomarańczy, do bursztynu, czyli niżej od pomarańczu. Zaraz powiem, co jest pomarańczem u tych młodych ludzi, okej? Okay? I teraz tak, chodzi o to, że ci młodzi ludzie deklarują, że potrzebują struktury i porządku. Pomimo tego, że chcą wolności i swobody, muszą wiedzieć, gdzie są granice tej swobody. Dokąd ta wolność sięga, w jakim zakresie ta wolność ich obowiązuje. Chcą wiedzieć, że w jakiś sposób jest ktoś, kto czuwa na tym, że gdzieś, jeśli się zapędzą, to dostaną feedback, tak? Że jest jakiś proces, jest opisany, tak? Według którego wiedzą, gdzie się poruszają, jak się poruszają, tak? Czyli ta struktura i porządek jest tłem, który daje im poczucie bezpieczeństwa. I o to chodzi. Oni muszą czuć poczucie bezpieczeństwa. Więc stabilizacja i stałość pracy też daje im poczucie bezpieczeństwa i to też jest ważną jakby wartością, którą na tym poziomie niebieskim rzeczywiście podkreślają wszyscy. Czyli wiecie, umowy śmieciowe, jakieś kombinowane kwestie absolutnie im nie odpowiadają i nie chcą w coś takiego wchodzić. Dalej, lubią porządek i lubią być dobrze poinformowani. Czyli dostęp do informacji jest bardzo istotny dla nich. Lubią wiedzieć, jak rzeczy mają być wykonane, żeby to było właściwe. Czyli w pewnym sensie, jeśli nie do końca wiedzą, co i jak mają robić,
to lubią wiedzieć, do kogo mogą się zwrócić, kogo poprosić o pomoc, kto im to wskaże, wyjaśni, pokaże, tak? Więc to jest tak, że oni się tego nie boją. Jeśli czegoś nie potrafią, to potrafią się do tego przyznać, ale oczekują, że ktoś ich w tym wesprze. Pracują dla słusznej idei, a ideologia jest związana z niebieskim. Przy czym tutaj ta słuszna idea dotyczy czegoś więcej. Ona jest związana z żółtym, czyli z turkusem. Chodzi o poczucie sensu. Tak? Nie kara, nagroda, nie awans i prestiż, tylko zupełnie coś innego. Poczucie pełni, spełnienie, tak? Poczucie sensu do tego, dlaczego jestem, po co jestem, tak? Czemu służy moja praca. Ale tu się to pojawia, ta słuszna idea, dla której oni pracują, prawda? No i sama praca w kontekście pracy zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. Chodzi tutaj o stałość pracy i wynagrodzenie odpowiednie, adekwatne, tak? Natomiast to nie jest jakby najważniejsze. Będą pracować za mniejsze pieniądze, jeśli jeszcze dodatkowo, wiadomo, te inne warunki będą spełnione. No i teraz tak. Proszę pamiętać, że są też negatywne strony poszczególnych napędów. Czyli żółty, jeśli pójdzie za daleko w swoim jakby rozwoju, może się okazać, że będzie bardzo nietolerancyjny względem osób niekompetentnych, bo tam się liczą kompetencje, umiejętności, talenty, tak? Więc to jest ta negatywna strona. Dalej, negatywna strona zielonego to jest ciągłe podejmowanie decyzji w nieskończoność. Brak zdecydowania i chęć uszczęśliwienia wszystkich, co może prowadzić trochę do naiwności, tak? Znowu niebieski, jeśli pójdziemy za daleko, to usztywni nas, prawda? I może nawet doprowadzić do fanatyzmu w pewnych rozwiązaniach. Więc tutaj są też negatywne strony tych napędów i należy o tym pamiętać, że one też się mogą pojawić. Nie ma natomiast w ogóle poziomu, który jest wyżej od żółtego, tak? Mówimy o napędach. U Gravesa to jest turkus, to jest holizm, to jest globalizm, to jest takie całkowicie, wiecie, całkowite połączenie ze wszystkim, tak, można powiedzieć, zintegrowanie wszystkiego. Nie ma tutaj tych wartości z tego systemu u tych młodych ludzi. Bardzo nisko jest napęd fioletowy, czerwony i pomarańczowy. I już powiem, co one oznaczają. Czerwień to jest wojownik, krótko mówiąc, czyli siła, władza. I zarządzanie z pozycji władzy chce i tak ma być. Natomiast to, co ja dostrzegam jako pewnego rodzaju zagrożenie braku czerwonego napędu w ogóle, to jest to, że z czerwonym napędem wiąże się poczucie osobistej mocy. To jest energia, tak? Która napędza do działania, bo każdy kolor ma swoje pozytywne i negatywne cechy, tak? Więc tego czerwonego jest bardzo mało, jakby boją się korzystać z tego. Być może mają negatywne wzorce, być może mają negatywne skojarzenia i tutaj warto byłoby też gdzieś tłumaczyć, że czerwień to jest stawianie granic, tak? To jest dbanie o własny komfort, to jest też właśnie ta energia, moc i siła, która daje nam tą moc i siłę, wiarę, że ja potrafię, prawda? Dalej, nie ma pomarańczu. Pomarańcz to jest typowa drapieżna korporacja, która doprowadziła do tego, co mamy. No tak, tak to de facto jest przedstawiane. Chodzi bardziej o to, co jest celem i napędem do działania, czyli zysk, tak? Zysk pomimo wszystko. Jeśli mamy wybierać między czymś, co nie jest związane z zyskiem, a zyskiem, to zawsze wybór jest jasny. Wybieramy to, co przynosi zysk, nawet kosztem negatywnych efektów zewnętrznych, tak? I jakby u tych młodych ludzi obserwuję kompletne wycofanie się. To jest też podążanie po ścieżkach, prawda, rozwoju i awansowania. To jest chęć posiadania. To jest prestiż wynikający ze statusu, tak? To są tego typu rzeczy i tych cech zbyt wiele nie ma i tych wartości w tym akurat rozkładzie, który ja mam, nie ma. To nie znaczy, że nie ma takich osób wśród studentów, bo są tacy, mam takich u siebie, którzy deklarują to w sposób oczywisty, jasny. Oni chcą iść do korporacji, oni się chcą piąć po szczeblach kariery, oni chcą w taki sposób działać, więc tak jak mówię, to są statystyki, więc ogólny obraz jest taki, że coraz mniej tych cech w każdym razie i tych wartości u tych młodych ludzi jest. No i teraz przechodząc do metaprogramów. Metaprogramy wspierają tych młodych ludzi, tak jak powiedziałam, w realizowaniu tych swoich wartości. I też nie ma tutaj bardzo takiego, wiecie, zdeklarowanego obrazu, że na przykład są
tylko i wyłącznie tacy, albo są bardzo wysokie wyniki w metaprogramach, tak? Mogłabyś powiedzieć, co to znaczy, że metaprogramy wspierają w realizowaniu wartości? Tak, metaprogram, to już powiem Ci dokładnie, co to jest metaprogram. Metaprogram określa wewnętrzny sposób postrzegania jakby rzeczywistości i określa to, w jaki sposób ja się zachowuję, mój sposób myślenia, mój sposób, moją postawę, mój sposób decydowania, funkcjonowania, tak, tego, jak ja się przejawiam. Czyli jak doprowadzam do tego, żeby moja wartość została zrealizowana, jak sobie zabezpieczam realizację tych wartości, które są dla mnie podstawą. Nie? I teraz tak, z tych 32 wysoki poziom jakby natężenia ma kilka z tych metaprogramów i tutaj Wam krótko je postaram się omówić. To jest tak, orientacja na cel. Jak sama nazwa wskazuje, osoby, które mają wysokie natężenie tego metaprogramu, przede wszystkim skupiają się na osiąganiu celu, czyli ważne jest dla nich ukończenie działania. Są skupieni na tym, żeby to działanie, którego się podejmują, miało efekt końcowy, tak? Potrafią w związku z tym zwracać niewielką uwagę na wszelkiego rodzaju ograniczenia, bariery bądź zagrożenia. I tutaj należy mieć tego świadomość, że jeśli ktoś jest bardzo silnie sfokusowany na realizację celu, to się wiąże z kolejnym metaprogramem, który się nazywa dopasowanie. Co robi? Patrzy tylko na to, co mu pasuje do obrazu i do celu, który ma przed oczami. Pomija to, co i odrzuca, neguje to, co mu nie pasuje do realizacji. W związku z czym kwestia jest taka, że jest to fajne, bo się udaje, tak? Może być zakończone sukcesem, ale po drodze możemy pominąć i nie zauważyć tego, co jest zagrożeniem, ryzykiem. Możemy po prostu potknąć i popełnić błąd. W związku z czym ważne jest potem w kontekście chociażby budowania zespołów dobierać ludzi, którzy mają zróżnicowane metaprogramy, uzupełniają się w związku z tym, tak? Jeśli mam kogoś, kto idzie na cel, mogę mieć takiego, który idzie od problemu, czyli tak? Bo tutaj metaprogramy też zestawia się na zasadzie przeciwieństwa. I to jest fajne, bo można sobie sprawdzić, potem można szukać ludzi, można patrzeć na wzorce w metaprogramach. Jeśli na przykład mamy kogoś, kto jest świetnym sprzedawcą, bije wszystkich na głowę, sprawdzamy sobie jego rozkład metaprogramów i widzimy, które jego zachowania, postawy, sposoby działania wpływają na to w pracy, że on ma taki sukces. I możemy potem próbować szkolić, rozwijać inne osoby również w tym kierunku, ale odeszłam trochę od tematu. Czyli mamy dopasowanie, tak? Mamy orientację na cel. Kolejny metaprogram to jest wewnętrzne źródło kontroli. Cóż to oznacza? Oznacza to, że bardzo mocno te osoby wierzą w to, że mają wpływ na otaczającą rzeczywistość. Czyli, że mają kontrolę nad tym, co się przejawia, co się dzieje na zewnątrz. Oznacza to, że mogą to środowisko, mogą to otoczenie kształtować i mają poczucie, że mają tą wewnętrzną moc i tą świadomość, że wpływają na otoczenie. Co znowu w negatywnym jakby może być też wadą, jeśli zajdzie, prawda, zbyt bezkrytycznie i za daleko, bo nie będą znów zauważać pewnych ograniczeń, tak? I jeśli mają takie poczucie wewnętrznej mocy, że nad wszystkim panują, będą brać na siebie za dużo. Wiesz, powiem tak, i tak, i nie, bo mam i takich, i takich. Są tacy, którzy mają poczucie wewnętrznej kontroli i są tacy, którzy nie mają poczucia wewnętrznej kontroli, czyli uważają, że otoczenie determinuje to, co mogą zrobić. I wtedy na przykład, jeśli on czegoś nie wykona, przepraszam, dana osoba nie wykona, będzie się usprawiedliwiać, że zawiniły czynniki zewnętrzne, że nie miała na to wpływu, prawda? Więc też umiejętność balansowania między jedną a drugą stroną, ale to są nasze naturalne kwestie, które mamy bardzo silnie wkodowane już. Czy one są związane z pokoleniem, czy one są związane po prostu z wiekiem, z domem bardziej? Takich ludzi i widzę, że to jest kwestia, ile razy się sparzę. Ja cię 5 razy wywrócę i widzę, że trzeba czasem zwrócić uwagę na rzeczy, to zaczynam trochę inaczej potem planować kolejne przedsięwzięcie, prawda? Nie jest tak? Jasne. Nie wiem, ja się wywaliłem 100 razy i dalej wierzę, że to wszystko ode mnie zależy.
ale pewna taka myśl, że może się zabezpieczyć przed tym czy siamtym, to może. Ale słuchajcie, te metaprogramy są uniwersalne i one dotyczą każdej jednostki niezależnie od wieku i przynależności pokoleniowej. To jest kwestia tylko tego, jaki ja mam model mentalny działania swojego w rzeczywistości. Ten model mentalny to jest zbiór tych różnych metaprogramów, które u mnie dominują. I ja się mogę spodziewać, że tak będę reagować. To nie znaczy, że ja nie mogę tego zmienić, że ja nie mogę nad tym pracować. To nie jest tak, że to jest absolutne i tak po prostu to jest jedyna determinanta, która wpływa na moje działanie. To jest pewien, rozumiesz mnie, nie? Tak, to jest konglomerat. To się wzajemnie zdarza. To się zmienia, no bo poziomy świadomości ewoluują, tak jak wszystko, więc w zależności od tego, na jakim poziomie jestem, takie dobieram sobie narzędzia, więc to się zmienia. A tak z ciekawości, bo teraz mówimy oczywiście o pokoleniu Z, tak powiem. Czy takie spojrzenie dla poprzednich pokoleń mamy właśnie? Bo to fajnie by było zobaczyć, jak wtedy procesową metaporę. Ja przepraszam, miałam wrażenie, że ty mówisz cały czas o mnie, a ty mówisz, że to są młodzi ludzie, więc zastanawiam. Wiesz, no my jesteśmy w środowisku, które interesuje się turkusem, więc może mieć wiele cech turkusowych, tak nazwijmy to, czy żółtych, więc dla nas to będzie wszystko bardzo może jasne i oczywiste, ale dla wielu osób, uwierzcie mi, nie jest, tak? Bo ja wiem, jak ja pracuję ze swoimi studentami i uczę ich i mówię im o pewnych rzeczach, to dla nich to jest, dla jednych to jest taka abstrakcja, że w ogóle mózg im się wyłącza, bo nie są w stanie tego ogarnąć, no bo po prostu są na innym poziomie świadomości i ta wiedza to jest dla nich kompletna abstrakcja, a są tacy, którzy to jest wow, w końcu rozumiem, w końcu wiem, o co chodzi, teraz mogę sobie, wiecie, poukładać to wszystko, co się ze mną dzieje, tak? Zaczynam w tym się poruszać, więc no. Może jakąś mniejszą skalą, ale badania na, powiedzmy, starszych osobach, czyli no właśnie. Wiecie co, ja bardzo chętnie wam... Dobra, pozwolicie mi, że skończę, bo się nam rozmyje obraz młodych ludzi, bo tam są też ciekawe wnioski co do pracodawców, dobra? I będę odpowiadać na... No. Tam się zgubię zresztą. Dobra, co my mamy? Aha, dalej kolejny metaprogram to jest metaprogram, który nazywa się stopniowa zmiana. I teraz tak, nie lubią ani rewolucyjnej, gwałtownej zmiany, bo to im burzy w jakiś sposób poczucie bezpieczeństwa i jakiś kierunek, i nie lubią monotonii, czyli zmiany, tak, ale stopniowe, ani nie raptowne, ani nie monotonne. Znowu my. No, ale uwierzcie mi, że wyniki mam różne. Wyniki mam różne, więc mówię tutaj o tym, co jest dominujące w tym pokoleniu. Rozumiem, że są takie metaprogramy, które to kontrują, to znaczy ludzie, tak, którzy uwielbiają gwałtowność. Tak, tak, to są trzy metaprogramy. To jest metaprogram stopniowa zmiana, utrzymanie albo rewolucyjna zmiana. Także tam badasz to jakby w tych trzech przejawach, tak? Stopniowa zmiana, tak, stopniowa zmiana. Dalej, w pobliżu. Co to znaczy w pobliżu? W pobliżu oznacza to, że pracują, tak, to jest nazwa metaprogramu, wolą pozostawanie z innymi osobami w stabilnej, ale luźnej współpracy, pozwalającej na wzajemną pomoc i wsparcie, o ile pojawia się taka potrzeba. Nie chcą współdzielić odpowiedzialności, w tym sensie, że jest odpowiedzialność za swój wkład, czyli konkretnie wiedzieć, za co odpowiadają, tak? Dlatego to jest w pobliżu, a nie razem na przykład. Bo razem to jest, że ja potrzebuję ciągłego kontaktu, muszę mieć kogoś na wyciągnięcie ręki i po prostu ciągłej interakcji. Nie. Oni lubią razem i lubią projektowo, tak? Bo w projekcie mamy konkretną rolę, konkretne zadanie do wykonania, konkretną odpowiedzialność. Owszem, wszyscy odpowiadamy za całość, za realizację projektu, ale lubią, kiedy mają w tym swój udział i tak jak powiedziałam, w pobliżu, czyli jeśli jest taka potrzeba, idę, konsultuję się, współdziałam, coś robimy razem, wracam na swoje stanowisko, zajmuję się swoim zadaniem, tak? Więc to jest ten metaprogram w pobliżu. Tu i teraz, czyli są bardzo osadzeni w chwili obecnej. Nie za bardzo wybiegają w tył, nie za bardzo w przód, są jednak skoncentrowani na danej chwili, danym momencie. Kolejna rzecz to jest metaprogram na ogół.
czyli raczej szczegóły i detale ich nie interesują. Gubią się w tym, niechętnie zagłębiają się w szczegóły, raczej ogólny obraz danej rzeczywistości. I dalej, coś jeszcze tutaj mi umknęło, bo mam takie wrażenie, aha, wiem, użycie i opcje. To jest bardzo ważne. Myślę, że to jest bardzo cecha charakterystyczna. Ja to przynajmniej obserwuję u studentów, jeśli chodzi o naukę czy sposób uczenia się. Oznacza to, że potrzebują, żeby najpierw zostało im pokazane, tak, lub wytłumaczone zastosowanie praktyczne tego, co mają zrobić, danego rozwiązania. Czyli skupieni są na właśnie użyteczności rozwiązania. I lubią opcje, czyli lubią mieć wybór z wielu możliwości. Czyli lubią, kiedy im się pokaże alternatywy możliwe do wykorzystania i lubią sobie te alternatywy wybierać, dobierać z uwagi na ich użyteczność. Praktyczne zastosowanie. Tak? I teraz mogłabym wam na dobrą sprawę zadać pytanie, jaki to rodzi obraz tych ludzi i jakie to ma przełożenie na potencjalne miejsce pracy. Ja mogę powiedzieć tak, że jak się nad tym głębiej zastanowiłam, nawet nie sięgając do manifestu, powiedzmy tak, czy cech charakterystycznych turkusu, to jak sobie wypisałam te cechy, które musi spełniać miejsce pracy, żeby oni chcieli tam pracować, to wam przeczytam, a wy mi powiecie, bo to jest dla mnie, wyszła mi praktycznie chyba definicja turkusu, ale wygląda to tak. To jest, czyli będą wybierać organizacje, w których tworzone są warunki umożliwiające rozwój w zgodzie z naturalnymi zdolnościami i talentami, gdzie występuje dzielenie się wiedzą, doświadczeniem oraz wzajemne wsparcie w wykonywaniu określonych zadań czy pełnionych funkcji, które charakteryzuje otwarta komunikacja i sprawnie działający system przepływu informacji, dające możliwość generowania pomysłów i zgłaszania propozycji działań doskonalących, tak? W których przywództwo oparte jest na autentycznych liderach, realizujących swoje funkcje w oparciu o mentoring i coaching, posiadające ewolucyjny cel, dający poczucie sensu i odpowiedzialności za jego realizację, współtworzony przez wszystkich członków organizacji i dalej charakteryzujące się spłaszczonymi strukturami organizacyjnymi i samozarządzaniem. Czyli trzy filary turkusu. Trzy filary turkusu są, ewidentnie. To korporacji. Reszta. Nie, powiem tak, mam takich, którzy są ewidentnie pomarańczowi, tak, i się z tym nie kryją. I ja ich na przykład bardzo lubię. Bo po nich od razu widać, po ich energii, sposobie, tak, ekspresji, że oni wiedzą, czego chcą. Bardzo konkretnie, tak. Natomiast no, tendencja jest zauważalna. Tak? Tendencja jest zauważalna, a ci ludzie za 5 lat będą stanowić bardzo dużą część rynku pracy. W związku z tym, jeśli albo będą sami tworzyć swoje organizacje po prostu, czyli konkurencję, albo będą wybierać bardzo świadomie. Ja już w tej chwili, ponieważ też prowadzę wykład z rekrutacji i selekcji i gdzieś tam orientuję się w tych wszystkich procesach, to tak jak wam powiedziałam, nie wiem, kiedyś może zdarzyło mi się coś tutaj powiedzieć na ten temat, mam studentów, którzy przychodzą i mówią wprost, że do momentu, kiedy nie spotkali się ze swoim przełożonym, z którym mieli współpracować, wszystko było fajnie. W momencie, kiedy porozmawiali z nim, zrezygnowali. Powiedzieli, że oni nie będą z tym człowiekiem pracować. Więc z korporacjami zaczynam się o nie martwić. Ja bym się nie martwiła, bo to jest, wiecie, jeśli system edukacji się nie zmieni, to będziemy dalej produkować maszynki korporacyjne na dobrą sprawę, chociaż... A nie zmienić. No właśnie, ja też jestem ciekaw, bo mówisz, że to są badania na ostatnim roku studentów, którzy wychodzą w tym momencie do pracy. Mm-hmm. I jak by to wyglądało, gdyby powtórzyć to na tej samej grupie? Ja wiem, że to jest trudne, ale za rok, za 5 lat? Powiem tak. Na ile to jest trwałe? Na ile to jest trwałe? No więc poziomy świadomości rozwijają się w ten sposób, że one jakby narastają, tak? To tak jakbyśmy patrzyli na słonia najpierw przez słomkę,
potem przez lunetę, tak, jakąś mniejszą, większą i w końcu mamy taki poziom świadomości, że widzimy tego słonia w całości, tak? Tak to wygląda. I teraz każdy wyższy poziom, szerszy poziom tego poznania naszej świadomości, on zawiera te niższe. To nie jest tak, że my od nich odchodzimy. Więc w zależności od sytuacji my się możemy cofnąć i wybrać wartości, sposób zachowania z poziomu niższego. Jeśli mamy kryzys, jeśli by się wydarzyła jakaś katastrofa, zapewniam Was, że chociażbyśmy byli nawet już wyżej od turkusu, to i tak wrócimy do czerwieni, bo zacznie się walka o przetrwanie. Więc ten poziom świadomości, to co my robimy i jak robimy, jest determinowane tym, kim jesteśmy, ale jest również determinowane warunkami zewnętrznymi, czyli otoczeniem, bo to jest zawsze wynik interakcji między jednym a drugim, tak? Więc to, o czym pisze Lalu, kultura organizacyjna, jest tak jak przestrzeń. Wszystko istnieje w tej przestrzeni, wszystko w tej przestrzeni się przejawia, współpracuje, współgra bądź nie. Tak, jest wynikiem tej interakcji, więc ta kultura organizacyjna albo wspiera tą przemianę, albo nie. Młodzi ludzie mogą być świadomi tego, kim są, jacy są, bądź nie. Tak naprawdę lider, bo ja nie mówię tutaj o hierarchii, ale osoba, która jest właścicielem, ona nadaje ton, tak? I jej świadomość tworzy. To nie jest tak, że ja sobie ubiorę turkusowy krawat i ja jestem turkusowy. Nie, nie da się. Ewolucja przebiega etapami, nie przeskoczę z jednego na drugi, ale to nie znaczy, że ja kogoś, kto jest czerwony, nie mogę wykorzystać czy użyć, mówię, to są brzydkie słowa, ale rozumiecie, co mam na myśli, dla dobra mojej turkusowej organizacji, bo on mi się może świetnie sprawdzić, jeśli ja będę miała świadomość, kim on jest, jakie są jego atuty i jak mogę te atuty wykorzystać, a jeszcze delikatnie będę go stymulować do tego, żeby podążał dalej do góry, żeby się rozwijał, żeby poszerzał swoje zdolności, umiejętności, tak? Dlatego ja osobiście twierdzę, że tak naprawdę turkus jest stanem świadomości. Świadomości właścicieli, liderów, menadżerów, którzy powodują, że ludzie stają się tym, kim są. Mogą być naturalni, tak? Mogą być prawdziwi. Mogą przestać się bać tego, kim są, jacy są. Mogą zacząć korzystać ze swoich naturalnych potencjałów i są jeszcze do tego stymulowani, żeby się dalej rozwijać. I wiedzą, że mają prawo, możliwość, mają stworzone warunki do tego, tak? Wiedzą, że lider nie jest Bogiem, nie jest idealny, że popełnia błędy, że się przyznaje do tych błędów, tak? Ale uważam, że najlepsi liderzy to są tacy, którzy mają ten poziom świadomości wyższy od ludzi, z którymi pracują, bo wtedy łatwiej jest im patrzeć z perspektywy wyższej na problemy i je rozwiązywać i też stymulować ludzi do poszukiwania właściwych rozwiązań. Bo wiadomo, że my w turkusie liderzy nie rozwiązują problemów za ludzi, tak? Oni mają swoją odpowiedzialność i oni muszą sobie radzić, tak? Ale we właściwy sposób, jak ich prowadzimy, to łatwiej jest im podążać we właściwych kierunkach, prawda? No ale wracając do pytań. Ja się zastanawiam, zapadł mi w pamięci ten metaprogram, o którym wspominałaś, o gości odpowiedzialności, jak to wyłoniło się z grupy obraz taki, że oni wolą odpowiedzialność w pobliżu, a nie razem. Jak prowadzić firmę z takim nastawieniem, bo de facto to wszystko, co się dzieje, wynik finansowy, to jest twoja odpowiedzialność jako właściciela. No, nie możesz się od tego odciąć, że ty masz swoją działkę i to jest przewodzenie, tylko reszta to ludzie. Wiesz co, powiem Ci tak, ja nie prowadzę turkusowej organizacji, najlepiej byłoby zapytać praktyka, ale z tego co wiem, turkusowe organizacje potykają się, mają kryzysy, mają zagrożenia bankructwem wynikające z popełnionych błędów, ale to nie świadczy o tym, że one się załamują, przestają istnieć albo nic z tym nie można zrobić, to jest ich doświadczenie, to jest ich droga, bo zysk nie jest jedynym celem i nie jest najważniejszym celem, tak? Uczą się. Więc twarde kwestie i miękkie kwestie tu się bardzo mocno zazębiają. To nie znaczy, że w turkusie nikt się nie interesuje twardymi kwestiami, one nie mają znaczenia. One mają równie ważne znaczenie. Natomiast może tak, wydaje mi się, że to jeżeli... Bo to jest kwestia, jak sobie poukładamy organizację. Jeżeli ja bym, załóżmy, miała zespół ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za siebie, ale luźno pracują, to co powiedziałeś, czyli to nie są jednostki, które się zamykają w swoim pokoiku i robią swoje naprzeciw wszystkiemu, tylko jednak mają te interfejsy do ludzi, to ja uważam, że to jest super grupa. W pobliżu oznacza też po prostu otwarty feedback. No dokładnie. Ja mówię, jeśli widzę, że robisz źle, ja ci to mówię, tam nie ma gierek, nie ma kłamstwa, nie ma... Chodzi mi o
coś takiego, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś mi uświadomi, że to jednak jest twoją odpowiedzialnością, mi powie, tak? To ja to przemyślę i mówię, okej, to może powinnam do swojego zadania podejść inaczej. Wiadomo, że wtedy będą się ścierały granice tych odpowiedzialności, ale wydaje mi się, że to jest super środowisko, w którym naprawdę dobry lider potrafi zrobić wow. To, co mówisz, to się łączy z tym niebieskim, tudzież bursztynowym podejściem potrzeby jakichś porządku. Granic, porządku. Dokładnie. No i to jest właśnie gdzieś to połączenie. Wydaje mi się, że to jest nawet lepsze niż to, że ludzie się ścierają i wchodzą nawzajem w swoje kompetencje, bo ja jestem odpowiedzialny, ja ci powiem, jak to zrobić. Ktoś się zaczyna zamykać i mówi, to jest moje. I tu są przecież często konflikty. To nie działa. No. Te luźne właśnie, jestem odpowiedzialny za siebie i ze sobą, jestem otwarta na wasze... Ja uważam, że to jest zdecydowanie lepszy punkt wyjścia. Ja bym się tego akurat nie bała. Tak. Dla mnie by to był plus. Bo jak patrzę, jak ludzie działają, to wydaje mi się, że nadmiar poczucia odpowiedzialności za wszystko jest jakimś syndromem, bo to w takim razie nie ogarniam wszystkiego, jest syndromem. To też Ale na tej drugiej uczelni to też byli magistrowie, czy to tak? Tam są różne, bo tam jest bardziej związane pod kątem edukacji, tak? Ale tak jak mówię, to są drobne różnice, które wynikają ze specyfiki wykonywanego zawodu. Natomiast jeśli chodzi o systemy wartości, napędy, nic się nie różni. Tam są drobne różnice w metaprogramie. A czy myśleliście o tym, żeby zrobić podobne badanie na ludziach, którzy kończą licencjat? Bo jednak to jest pewien filtr, tak? Że ktoś skończył te studia magisterskie, no to też może wynikać z tego, jaki on ma program, tak? I tak, i nie, dlatego że jakby studia magisterskie, ludzie z rozmachu. Kiedyś były 5-letnie studia i było oczywiste, że wszyscy mają mieć to skończone. Jeśli ktoś nie zmienia kierunku, profilu myślenia, to on automatycznie kończy te studia magisterskie, bo to jest mu potrzebne w jakiś sposób do czegoś, tak? Poza tym licencjat idzie, to jest jakby to samo pokolenie, to jest 2 lata różnicy. Mogą mieć mniej doświadczeń zawodowych, bo ci, którzy są na studiach magisterskich, już mają więcej doświadczeń zawodowych swoich, tak? Ale też mogą też mieć mniejszą orientację na cel, bo ten cel jest po prostu bliżej, łatwiej go dogonić, bo na przykład mama ciśnie. I może też być mniejsze poczucie tej sprawczości, tak? No bo jednak jak ktoś 5-letnie studia skończył, to on wie, że większość społeczeństwa nie kończy 5-letnich studiów, więc ma jakby dowód nawet społeczny, tak? Że ma poczucie sprawczości. Myślę, że to może wpływać na wyniki. Wiesz, może i tak, natomiast ja chcę, żebyście zrozumieli jedno, że te metaprogramy każdy ma i one w danym kontekście się będą uruchamiały bądź nie. Więc ważniejszy jest ten wewnętrzny napęd, czyli poziom świadomości i struktura wartości, która za tym stoi, która dominuje, a metaprogramy się do tego dopasowują. Bo jeśli my chcemy ten system wartości w swoim życiu realizować, a on jest napędem wewnętrznym, ukrytym i motywacją naszą do działania, zachowania, postępowania, to te metaprogramy tak czy inaczej wcześniej czy później się będą uruchamiały. Ale no wiadomo, że doświadczenie życiowe, które zbieramy, coś nam również może zmienić w tą czy tamtą stronę. Ale poziom świadomości wynika z tego, jak my się rozwijamy, jak dbamy o siebie, co ze sobą robimy, czy się rozwijamy, w którym kierunku się rozwijamy, jak nasza percepcja się zmienia. Więc tu jest bardzo wiele czynników, które o tym decydują. Natomiast metaprogramy są względnie stałe dla wszystkich, tak? I my się w nich potem poruszamy, bo to jest, no tak działa nasz, że tak powiem, mózg, tak? No, tak mentalnie funkcjonujemy. W jakiś sposób musimy się na zewnątrz przejawiać. Ja się zastanawiam nad tym, na ile to jest, na ile to może być wynik tego wieku niewinności, tak? Bo to są ludzie, którzy trochę są na takim etapie, że jeszcze marzą o tym, jakby chcieli, żeby to życie wyglądało. Na ile to się może zmienić później właśnie w kontakcie z rzeczywistością? To jest jedno moje pytanie. I drugie, że bardzo ciekawe byłoby zobaczyć, jak to wyglądało 5 czy 10 lat temu i czy rzeczywiście pokolenie nam się zmieniło. Czy po prostu to jest tak, że to jest właśnie taki wiek niewinności, nie? Że fajnie by było tak żyć. Bo Edek, to co mówisz, to jest nie tylko jakby kwestia pokolenia, ale też to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wieku. Bo mówisz o tym, że na przykład są te idealistyczne, niewinne, może trochę naiwne, powiedzmy, te metaprogramy,
na przykład orientacja na cel czy poczucie kontroli, a z drugiej strony to ewoluuje, bo jeśli ktoś, no, łatwo się na tym wypalić. I tutaj myślę też o takiej koncepcji chyba Alana Seala, który mówił o tym, że jest ta energia push i flow. I to, o czym tu jest mowa, to jest bardzo push. Natomiast jak ktoś bardzo, nie wiem, się przejedzie, wypali, zmęczy, to można dojrzeć do takiej energii flow, czyli akceptacja tego, co jest. I się zastanawiam też, jakby podłączając się pod pytanie o różnice pokoleniowe, ale też różnice, co przychodzi po prostu z wiekiem i z doświadczeniem. Tu mowa o studentach, którzy jeszcze nie popracowali za dużo. Ciekawa jestem właśnie, to wcześniej była mowa o tym, jakby to było, jak wyglądałyby takie wyniki wśród osób, nie wiem, tam co 5 lat, czy co 10, tak w górę. To znaczy tak, nie ma takich wyników, bo MindSonar jest systemem, który funkcjonuje nie od wielu, wielu lat, tak? Ale 5 lat temu był już. 5 lat. Znaczy, są te badania są bliżej tych mi odnieść do nie wiem, jakichś wniosków ogólnych. Czy to są bliżej badania dotyczące pokolenia konkretnego, czy gdybyśmy przebadali osoby w różnym wieku, wyniki byłyby zbliżone. Znaczy myślę, że wzięlibyśmy w miarę zbliżone osoby, tak? Czyli wykształcone, nastawione na jakiś, no do uniwersytetu klinicznego idą ludzie, którzy gdzieś tam są nastawione na jakiś biznes, przedsiębiorczość, tak? Czyli gdybyśmy wzięli przedsiębiorców starszych, czy pracowników firm 30-letnich, 40-letnich, to czy te wyniki nie byłyby zbliżone? Wiesz co, nie mogę ci powiedzieć, że nie, byłyby bądź nie byłyby. Ja mogę ci powiedzieć to, co wynika jakby z naukowego procesu dochodzenia do prawdy, tak? Mamy pewien wzorzec. Gdyby były tam duże odchylenia standardowe, gdyby były rażące, prawda, tak, różnice, to wtedy można byłoby się zastanawiać. Natomiast jest to pewien wzorzec statystyczny, który pokazuje, że tak to wygląda, taki jest obraz. Czy on się będzie zmieniał? No wszystko się zmienia, tak? Czy on będzie ewoluował w tą stronę, czy w tą stronę? Nie wiem, mogę ci powiedzieć, jeśli to zbadam, nie wiem, za jakiś tam czas. Mogę zrobić za kilka lat znowu badanie studentów i zobaczymy, czy to będzie to samo, czy coś innego. Jak robimy, jak wykorzystuje się MindSonara, prawda, do badań, nie wiem, w firmach. No właśnie, robiłaś takie badanie? Wiesz co, ja nie. Natomiast jakby w procesie swojej certyfikacji gdzieś tam robiliśmy w swoim zespole certyfikującym w różnych kontekstach badania i za każdym razem wyniki wychodziły inne, jeśli chodzi o metaprogramy dominujące, więc to jest zależne od kontekstu. Ja mam jeszcze jedno pytanie, które mi tu notuję. Ale jeszcze poczekaj, systemy wartości natomiast były względnie stałe, czyli było widać, który system wartości jest dominujący. I, względem osoby czy względem grupy jakby? Mówię, każdy miał swój, kontekst mógł się zmieniać, tak, więc metaprogramy się zmieniały, natomiast systemy wartości, które były dominujące poszczególnej osoby, były względnie stałe. W przestrzeni jakiego czasu? No tego, w którym był proces certyfikacyjny, natomiast w życiu to się, no to oczywiste, to jest oczywiste, że ewoluujemy, to tu nie ma wątpliwości. Można się zatrzymać na jednym poziomie i spędzić na nim całe życie, ale można bardzo szybko się rozwinąć. To jest Lalu na ostatniej konferencji w lipcu, międzynarodowej właśnie integralnej, przyjechał i on w tej chwili już mówi o tym, co zresztą w książce też pisał, o duszy firmy, o duszy. Mamy inteligencję duchową. To jest jedna z linii rozwojowych, tak? I mówi, że tak jak mamy sprzężenie jakby w inteligencji, czyli w emocjach w firmie, w zespołach, tak? Tworzy nam się pewne sprzężenie jakby związane z oddziaływaniem ludzi, więc na poziomie rozwoju tutaj świadomości, duchowości też nam się robi sprzężenie. I no wiecie, to jest kolejny poziom ewolucji, o którym on już mówi w firmach. Mówi o duszy firmy, tak? O duchowości rozwijanej wspólnie poprzez uczestników organizacji. Nie mówimy tu o duchowości zrozumianej w kategoriach religijnych. Od tego abstrahuję, tak? No właśnie. W sadzicki w mrowisku, bo jak słyszę duchowość, to ja sobie myślę o takich zespołach IT, oczywiście uwielbiam, ale sobie myślę, że jak ja im powiem słowo talent, to oni talent w ogóle
której my tu nie mamy. A my tutaj mówimy o duchowości, więc zastanawiam się, nie wiem, jakby jak wejść na ten poziom jakby dialogu. Powoli. No to nie. To stopniowa zmiana. Stopniowa zmiana. Wydaje mi się, że to jest kwestia odpowiedniego doboru słów i porozumienia się na poziomie wartości. One mają być żywe. Jeszcze jedno, bo to cały czas mówimy, słuchajcie, o ludziach, którzy są po studiach. Pytanie, czy my to mamy w całym społeczeństwie, czy tylko to są ludzie po studiach. Bo jeżeli popatrzymy na tych, którzy, przepraszam, wychodzą na ulicę z hasłami, precz z imigrantami, faszystowskimi hasłami, pytanie, czy to jest rozwarstwienie naszego społeczeństwa, typu mamy świat idei tych, którzy poszli na studia, niebieski, świat tych, którzy nie poszli. Bursztyn. Czy to jest błąd statystyczny? Bo to mnie zaczyna interesować. Bo jeżeli na studiach mamy takich ludzi, to pytanie, skąd się bierze to, co mamy w tej chwili w społeczeństwie? Nie z uczelni. Badanie, nie wiem, w zawodówce jakiejś powiatowej w szkole. Weźmy budowlankę. Ale pytanie, z kim ty pracujesz i z kim chcesz pracować? Zawsze tak było, że ludzie byli różni. Ale metaprogramy też jakby kierują z nami chyba od początku, tak? Czyli jakieś pewnie, znaczy one są pierwotne moim zdaniem, tak? Znaczy nie wiem, na ile dobrze rozumiem. Pierwotne jest system wartości. Okej, okay, no ale wpływa na temat programu, tak? Znaczy jakby zmierzam do tego, że ludzie na uczelni, no już ich metaprogramy, ich system wartości, metaprogramy w jakiś sposób pnęły też ich pewnie na tą uczelnię, a ludzi z innym systemem wartości, z innymi metaprogramami pną inne miejsce. Czyli pytanie jest o przyczynę i skutek, tak naprawdę. Ale czego? Tego, że ludzie są różni? Nie, chodzi mi o to, czy rzeczywiście zmienia się całe pokolenie, czy ci, którzy są... Bo to zauważamy, że pokolenie się zmienia. Tylko pytanie, czy ono się polaryzuje, czy ono się całe zmienia, tylko inni są inni, bo byli w innych środowiskach. Ja to mówiłam, że jakby poziom świadomości jest wynikiem pewnego sprzężenia różnych uwarunkowań, tak? Ja to rysuję w taki sposób. Rysuję stół i kubek stojący na stole. I teraz mamy trzy poziomy. Mamy stół, kubek i to, co jest w kubku. Tak? Stół to jest środowisko. Kubek to jest mój mózg, moja genetyka, to, co odziedziczyłem, jakie się urodziłem, a to, co jest w kubku, to jest system wartości, jaki wypracowałem sobie w wyniku interakcji tego wszystkiego. W co wierzę, jakie mam światopogląd wykształcony, doświadczenie, tak? Swoje własne przeżycia, doświadczenia, tak? Bo to też się wiąże z pytaniem, które wpadło wcześniej o to, na ile to jest właściwość młodego wieku, ludzi, którzy dopiero co kończą studia. Ponieważ jeśli jest, to nie zachodzi żadna zmiana, tylko po prostu taka jest kolej rzeczy. Ale nie, bo Monika, to moje pytanie, ale w międzyczasie też zastanawiam się nad tym, ty powiedziałaś, że jako wykładowcy zauważacie tą różnicę, czyli no mimo tego, że nie ma badań prowadzonych wstecz przez ileś lat, no to są ludzie, którzy na tej uczelni pracują i oni widzą na co dzień tą różnicę w ludziach, z którymi pracują. Powiem wam, że ja pracuję od 98 roku. Pierwszy szok, jaki przeżyłam osobiście, wchodząc do sali na zajęcia, był wtedy, nawet sobie nie zdawałam sprawy, no wiecie, z automatu idę, mam zajęcia, to idę, nie? Wchodzę do grupy. To był wtedy, kiedy trafił do mnie pierwszy rocznik pogimnazjalny. Czyli ten, który przeszedł gimnazjum, tak? Po tej reformie. To był pierwszy szok, ale to była tak dramatyczna zmiana, słuchajcie, naprawdę. Chcesz coś więcej powiedzieć o tej zmianie? No, wiecie, ale ja też wtedy byłam inna, nie? No więc mogę wam powiedzieć, to co pamiętam z tamtej perspektywy, to po prostu zero szacunku, ale w mojej ocenie to było zero szacunku. Oni patrzyli na to inaczej, oni patrzyli na to, że no a kto ja taki jestem? Ale to już jest kwestia autorytetu, tego czy w ogóle autorytet był, czy był potrzebny, czy nie był, na czym budowano autorytet dla tych ludzi, tak? Kto był tym autorytetem, czy w ogóle on był potrzebny. Najlepiej to mogli do mnie mówić po imieniu, byłoby fajnie wtedy, tak? Ale rozumiecie, telefony, komórki, zabawa, w ogóle hałas, kompletnie ja weszłam, mogłoby mnie tam nie być, tak? I od początku pewnego rodzaju uporządkowanie, tak? Co wolno, czego nie wolno, dlaczego tak jest, o co chodzi w tym wszystkim, dojdźmy do wspólnego porozumienia, zupełnie inny rodzaj
interakcji, tak? Więc to był pierwszy taki mój szok w mojej gdzieś tam karierze. No. Jeżeli mogę, ja miałam takie dwa przykłady tego, jak inaczej zachowują się młodzi ludzie, właśnie tak jak mówisz, stopniowo przychodzący do ciebie, to w pewnym momencie zaczęłam się spotykać z takimi młodymi ludźmi, którzy na przykład zmienili zupełnie sposób jakby narzędzia komunikacji, bo jakby pracując dla korporacji, która ma ustalone, nie, narzędzia do komunikowania się, nagle ludzie, którzy przychodzili na szkolenia, zaczęli do mnie wysyłać prywatne wiadomości na Facebooku, nie? Bo uznali, że no, że why not, nie? Że oni nie muszą pisać maila z domeny korporacyjnej, ani nie muszą do mnie dzwonić, ani wysyłać SMS-a na firmowy numer, tylko po prostu, wiecie, znaleźli na Facebooku i napisali, że na przykład dzisiaj spóźnił się 20 minut na szkolenie. Tylko ja się cały czas zastanawiam, na ile to jest faktycznie pokolenie, a na ile to jest tak, że 10 lat temu nie było Facebooka, więc trudno, żeby to jest wysłać chyba to otoczenie Facebookiem. Kiedy nie było tego filmu. Ale ci młodzi ludzie w tej chwili, to jest ich wartość, tak? To jest ich kompetencja. To jest to, że korzystają z tego w taki sposób. Taki eksperyment, tak? Ja się cały czas nad tym pokoleniowością zastanawiam. Tak? Gdzieś tam byłem, no nawet z WBS, jak się z tym organizował tutaj w renomie takie spotkanie, zaprosili młodych ludzi. Pomija sposób komunikacji, jakby wysławiania się, a tu jeszcze jakiś tam kierunek marketingowy i tam natomiast się nakładnie trochę do głowy, jacy to oni nie są fajni, kreatywni. Natomiast jakby te pierwotne potrzeby, moim zdaniem mieli takie same, tylko wyrażali je w inny sposób. Tak? Natomiast wczoraj mieliśmy tą dyskusję w firmie, bo chcemy trochę porozwijać LinkedIna. I słuchajcie, porozbiły się dwa obozy i w ogóle wiek nie ma żadnego znaczenia. Tak? Jeśli to było różnicie 90, 80 i 70, przed 20 lat różnicy. Robili osoby, które kupili fajne zajęcie, fajne narzędzie. Umieszczam tam zaraz swój profil. Udostępniam, lajkuję, czy tam, tak, to co wszystko będziecie robić. Natomiast to jakby wiek nie ma znaczenia. Natomiast drugi obóz, a dlaczego ja mam tutaj prywatnie dawać swoje zdjęcie? Dlaczego firma mnie zmusza do tego, żeby gdzieś tam udostępnić? No ale to już jest. Nie miał znaczenia. Ja już bym ci powiedziała, to jest różnica w metaprogramach. Po prostu są dwa przeciwne. Jeden jest taki, drugi jest taki. Tak, dlatego tego zmierzam. W systemie wartości to samo. Na ile to jest jakby pokoleniowość, a na ile jednak po prostu jesteśmy różni. I tylko zmieniły się narzędzia pewne i sposoby, by korzystanie z narzędziami. Jakie w tym pokoleniu są dominujące, bo w każdym pewnie są, są inne dominują, bo to jacy jesteśmy, na to się składa ta cała otoczka, w której wzrastaliśmy, tak? Ja na przykład, no moi rodzice obydwoje tak pracowali, ale moja mama więcej czasu ze mną spędzała w domu, jak ja byłam dzieckiem, tak? Ja teraz z perspektywy rodzica, ja moim dzieciom dużo mniej czasu poświęcam, tak? I to też ma na wszystko wpływ. Te roczniki gimnazjalne, no dlaczego oni się tak zachowywali, a nie inaczej? Ponieważ jak oni byli w domu, no to rodzice byli w pracy, tak? To było to pokolenie, ich rodzice, to było to pokolenie, które wchodziło w kapitalizm, tak? Rodzice się rzucili w zarabianie pieniędzy, robienie kariery i te dzieci były zostawione same sobie, dlatego tam nie ma jakichś... Że tak powiem, pierwszy rocznik gimnazjów też był eksperymentalny, bo nauczyciele uczyli się, jak z nimi sobie radzić. Więc pierwsze problemy w gimnazjum były duże, zanim nauczyciele nauczyli się. Więc myślę, że to mogło być tak trochę taki skok, a potem... No ale to był jakiś proces zmiany, tak? Ze zmianą zawsze tak jest. Bądźmy sobie gimnazjum, tłumaczymy sobie wiele... Ale wiecie co, ja tak naprawdę chciałam wam powiedzieć i pokazać jedną rzecz, że... Cały majstersztyk tak naprawdę, turkusu, nie turkusu, czegokolwiek, jest w tym, żeby nauczyć się patrzeć na każdą osobę w adekwatny do tego sposób, tak? Czyli każdy jest inny i każdy będzie miał inne preferencje co do metaprogramów i może mieć inny poziom świadomości. To nie znaczy, że jest niewłaściwy i tak dalej. Jeśli my to zaczynamy dostrzegać, zaczynamy dostrzegać, kiedy jesteśmy sami samoświadomi, to nic nie wynika, to się nie bierze z kosmosu. Najpierw jestem ja i moja świadomość, moja samoświadomość siebie i rzeczywistości. Jak ja zaczynam w sposób świadomy patrzeć na tego, z kim pracuję czy współpracuję, to ja przestaję robić pewne rzeczy.
zaczynam kontrolować to, co robię. Ja nie reaguję, tylko ja odpowiadam. To jest naprawdę cały proces. I tak jak mówię, tutaj się zrobił się szum wokół turkusu, wiele różnych tak przykładów, praktyk. Tak, każda praktyka i przykład będzie inny, bo to, każda firma będzie miała inny zbiór ludzi o różnych poziomach świadomości, metaprogramach i tym, jak oni do tego konsensusu wspólnie dojdą, jak będą to współtworzyć, jak będą właśnie liderzy, którzy są samoświadomi, a uwierzcie mi, że wszystkie badania, które pokazują ludzi z poziomu jakby liderów, tak, czy osób zarządzających, czy też dużymi korporacjami, czy małymi, ale osiągającymi sukces, pokazują, że to jest kwestia poziomu świadomości, bo to jest ta wewnętrzna gra we mnie, która napędza potem wszystko. To, jak ja patrzę na świat, jak ja go oceniam, jak ja go widzę, to jest zawsze indywidualne. I te osoby w wynikach badań zawsze mają dzienniki, prowadzą swoje dzienniki, medytują, mają indywidualnych coachów, tak? Robią dużo więcej, pracują społecznie, przechodzą własną transformację, mają swoje terapie, uczą się pracować z własnym cieniem. Tak, to tak wygląda. Więc potem jak idą do pracy, tam nie ma projekcji. Oni nie przerzucają swojego swoich nieprzepracowanych różnych traum, nie wiem, kompleksów czy innych rzeczy na swoich pracowników. Oni wręcz stają się lustrem do tego, żeby ci ludzie, którzy tam są, mogli się w ten sposób rozwijać i uświadamiać sobie, jak funkcjonują, tak? Zacierają się te pewne granice między świat firmy a świat poza firmą, bo młodzi ludzie tak na to patrzą. Owszem, cenią sobie ten balans, tak? Między prywatnością i firmą, ale jak przychodzą do firmy, oni nie chcą zakładać masek. Oni chcą móc być autentycznym, chcą móc wyrażać siebie takimi, jak są w danej chwili. I to jest dla nich bezwzględna wartość. Nie ma Radka Bartosika, bo pisał, że chciał być. On jest ewidentnie przykładem i mam nadzieję, że kiedyś tutaj znowu do nas zawita, bo opowiadałby wam, on dokładnie w taki sposób funkcjonuje jako mentor, współwłaściciel swojej firmy, jest lustrem dla swoich pracowników. I tam nie ma, każdy może przekląć, jak ma ochotę, każdy może się wyżygać za przeproszeniem w danym momencie, jeśli ma coś mu leży na wątrobie i nie zostanie w ten sposób, czy przez to osądzony w jakiś sposób, czy skarcony, tak? Natomiast się go wtedy prowadzi, żeby, jeśli nie jest do końca świadomy tego, co się z nim dzieje, żeby mógł sobie z tym poradzić, tak? Ale to wymaga od tego lidera tej samoświadomości i też właściwego poziomu tej świadomości. I to jest człowiek, który pracuje nad sobą bardzo intensywnie. Weszli teraz w tym roku na giełdę, także to jest naprawdę kolejne. Ale oni wszyscy tacy są, jak popatrzy się na nich. Jak się z nimi rozmawia. Oni mają ogromną pokorę i niesamowity wewnętrzny spokój i tą właśnie świadomość tego, że to jest proces. Proces, który zaczyna się i kończy się tu, na mnie, na jednej osobie.